halo. No halo, dobra. No wydaje mi się, że tak powiem, mam go. Powiedz mi, czy twój dziadek miał jakiegoś psa? Możliwe, że miał, na pewno, bo u nich były psy. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o Billego, to cały czas mi mówi, że jest psem dziadka. Że Billy jest psem dziadka? Mhm. Że był psem dziadka. Mhm. Okej, okay. Ty myślałeś, że to jest dziadek twój, prawda? Mhm. Bardzo blisko tego krążyło cały czas. No wiem. Jakby, bo też miałam taką myśl, aczkolwiek to jest jakieś połączenie bardzo mocne z dziadkiem, ale jakby, jakby zwierzę też, które było przy dziadku. Więc... bo te jakości są różne. Dobra, powiem teraz tak, jak ja czuję dziadka. Ja sobie zapisałam coś takiego, że... Jezus Maria, czy ja się to czytam w ogóle dzisiaj? Kurczę, swoją kurczę. No nie znajdę. Ja go czuję w ten sposób, że to była bardzo ciepła osoba, która raczej w domu, ona była, był dobrym ojcem i mężem, ale na przykład potrafił wykłócać się z sąsiadami o coś. Nie wiem o co, ale w jakiś sposób potrafił się zezłościć na jakby to, co na zewnątrz jest w domu, to poza domem. Cały czas mam też takie przekonanie, coś z papierosami, ale nie mam zielonego pojęcia co, jakby z tytoniem. Czy on palił kiedyś papierosy, bo cały czas jakby jest tabaka, papierosy. I jak poprosiłam go, żeby pokazał mi coś więcej, bo to jest w ogóle w tej przestrzeni, w której on jest, ja jestem jakby po raz pierwszy. Jest taki, on to nazwał poczekalnią. No teraz powiem, o co chodzi. Ale jakby pokazał mi coś takiego, brzuch, stronę serca i płuc. Czyli on umarł na raka płuc, na raka brzucha? Tak. Okej. Okay. Tak. Okej, okay, dobra. Bo poprosiłam go, żeby pokazał mi, na co on umarł. Więc jakby pokazał mi od brzucha w stronę serca i płuc. I sobie to zapisałam, że brzuch w stronę serca, płuca. Centrum było w płucach. Okej. Okay. No dobra. On za dużo się do mnie nie odzywa, on mi dużo więcej pokazuje. Też mogę powiedzieć, że jakby w takim życiu codziennym, bo on mi pokazuje to, żebym też jakby... żeby osoby, które to będą słyszeć, żeby wiedziały, że to on, że wobec obcych osób on był milczkiem, on nie za dużo odzywał się. On raczej musiał być w swoim jakby towarzystwie. Jakby pokazuje mi tę stronę taką ludzką. Pokazuje mi ogromne pole, które jest... które jest zaorane między na nim wiele ludzi, którzy pracują, śmieją się, tańczą, śpiewają na tym polu. To nasz dom. Zabrałem cię do mojego domu tutaj i każe mi się rozglądać. Wspólna kuchnia, ogromna, wspólna stołówka. Tam jest dużo takich domów małych i te istoty sobie pracują na tym polu, one sobie chodzą w różne miejsca i on to nazwał, że to jest poczekalnia i ta poczekalnia jest to, ale to coś więcej niż poczekalnia. Tam się prowadzi normalne życie, jeśli też ktoś, kto pomaga, jest też ktoś, kto pomaga opatrywać, jeśli coś się dzieje
z nami tutaj, jakby opatrywanie, ale nie takich ran, tylko tak jakby ktoś na przykład miał mniejszą odwagę albo jest jakaś wątpliwość, bo ta poczekalnia to jest coś przed zejściem kolejnym. Jest tam bardzo, bardzo dużo i jest tam bardzo jasno, ale nie widzę słońca, ani nie widzę księżyca, nie widzę gwiazd. Jest to wszystko, jakby było już w chmurach wysoko, w przestrzeni. Jakby skreowany, jakby kreacja takiego jakby świata. Przed podjęciem decyzji, jakby już tym samym, jakby nawet ta decyzja jest już podjęta, bo on pokazuje, że ta decyzja jest podjęta, tylko czeka się na możliwość odrodzenia w konkretnym i w konkretnym miejscu. I on jest w takiej przestrzeni teraz. Jakby nie widzę tej drugiej osoby, tej, o której wspomniałaś, chyba ta babcia. Aha. Jakby tam jest, są jakieś bliskie osoby, ale on mówi, że wszyscy jesteśmy sobie bliscy. Aha. Ale to nie jest taka przestrzeń, jaką do tej pory widziałam. Pokazuje mi małą dziewczynkę, ale to nie jesteś ty. To raczej była chyba Karolina, tak mi się wydaje. I pokazał mi, jak bierze ją na ręce i ona powinna to pamiętać. Ona była mała, może miała 2 lata, tak jak ja to widzę, jak on ją trzyma na rękach, albo 2-3. I on jej pokazuje jakieś zwierzątka małe, albo króliki, albo ale coś małego, może to nie były nie musiały to być na pewno kury, ale króliki albo kotki, jakby, bo to są ssaki na pewno, bo on otwiera coś i one tam miauczą, piszczą i to jest takie jego wspomnienie z nią związane bardzo mocno. I ja napisałam sobie, jest bardzo ciepło w środku, choć ma złość na innych sąsiadów. Coś z sąsiadami było nie tak. Nie wiem, o co chodzi z tymi sąsiadami, ale jakby on mi to pokazał, że on się na nich złościł. Może nie w domu, ale poza domem. Przygotowujemy się na bycie znowu. Tym jest poczekalnia. Jego choroba ściśle związana była z jego prowadzeniem jego życia. Ja rozumiem, że on palił papierosy? Tak. Okej, bo on mi cały czas pokazał z samego początku tabaka, tytoń, w ogóle. Ja mam taką ochotę zapalić papierosy, ja zaraz zapalę. Jurek, dobra, nie ma sprawy. Ona wiele już wie, chodzi o ciebie, tak i nie. On jakby pokazuje mi, że on za dużo nie może tłumaczyć tobie, bo ty jakby jesteś w takim miejscu siebie samej, że ty teraz powinnaś to odkrywać jakby sama, a nie przy pomocy kogoś. Jakby pochodzisz też z pewnego czegoś innego jeszcze niż on. Tak mi pokazuje to, że byłaś jeszcze wyżej, w sensie wyżej w innej jakby przestrzeni, zanim się pojawiłaś. Może to być tak, że jakby z różnego rodzaju światów i że ty powoli sobie będziesz to przypominać. I on mówi, że to idzie z twojej głowy, ale jakby na początku, bo to opowiadano tobie o nim dużo. Ale on też mówi, że nie, bo ona, ty go czułaś po prostu, jak byłaś mała, to ty dużo więcej widziałaś, nie wiem, czy rodzice ci o tym opowiadali, ale czułaś bardziej tą przestrzeń wysoką i dlatego to jest taki nie. Rozumiem. Ale to ty musisz odnaleźć jakby w sobie sama, on tak mi pokazuje to. Byłem dobrym człowiekiem, ale nie potrafiłem tego bardziej zaznaczyć w swoim życiu. Jakby on sam wie, że on był dobrym człowiekiem w środku, że jakby jego intencje były czyste, ale nie miał takiego wglądu do siebie, jaki na przykład teraz ty prowadzisz. Był prostym człowiekiem, o tak bym powiedziała, bo on mi to pokazuje, że był bardzo prostym człowiekiem.
i trochę zamkniętym w sobie, bym powiedziała, bo on dlatego jakby on mówi do mnie, nie obraź się, że jestem tak mało słowna. Ja mówię do niego, że mówię, nie obrażam się, bo ja się na nikogo nie obrażam, ale czuję, co chcesz powiedzieć i słyszę ciebie, twoje myśli też, więc nie musisz otwierać ust dla mnie, jakby, bo ja i tak jakby nie widzę go fizycznie, ale jakby widzę go fizycznie, to jest trudne do opowiedzenia. Ale on mi chce też tym przekazać, że on, żeby to, jak ktoś inny będzie to słuchał tej sesji, to żeby wiedziano, że to był dziadek. Że on był też trochę miał takie właśnie specyficzne poczucie humoru, jak teraz mi to przedstawia. Nie obraź się, że nie będę się do ciebie odzywał, ale będę, no bo mówię do ciebie. On zdaje sobie sprawę, że my rozmawiamy telepatycznie ze sobą i on się z tego śmieje w środku, ale na zewnątrz jest poważny. I taki był. Tak powiedział mi. Dawno wielu z nas, dużo wielu z nas szykuje się, żeby wrócić. Będzie ogromna potrzeba, żeby było nas więcej tych, którzy mniej zapomną i nadal będą pomagać innym wzrastać. Jak się pytam go, dlaczego jest taka wielka potrzeba, że właśnie ja widzę, że na że w tej poczekalni jest bardzo ogrom tego wszystkiego, jakby nie chce mi tego powiedzieć, dlaczego. Jakby on po prostu czuje, że będzie ogromna jakby potrzeba taka, że musi być więcej tych świetlistych, tych, które jakby przerobiły wszystko, co się dało przerobić i jakby zrozumiały i z nowym takim czymś wchodzą, chcą wejść. Dobra, poczekaj. A, choroby, zależy które, tak mi powiedział. Znaczy, jak się pojawiają choroby, on powiedział, choroby, zależy które. Najczęściej jest to... jest to... odwilkanie się i niektóre nie... Jakby najczęściej jest to jakby urzeczywistnianie się innych energii, które nie pomagają wzrastać, obudzić, otworzyć oczu tych w środku. Są to jakby są to emocje. Jezu, nie wiem, czy coś napisałam, nie wiem, o co chodzi, że otworzyć oczy, zdjąć okulary, są to manier. Manier. Jakby są to zmanierowane emocje. Jakby takie bardzo pochodzące tylko i wyłącznie jakby no, z tej tożsamości, można powiedzieć, ego człowieka. I zapatrzenie się w danych kierunkach myślenia. Dusza próbuje zrobić wszystko, żeby człowiek zaczął jej szukać, zanim zrozumie. Musi poczuć. Zanim uwierzy, to już będzie wiedział. Jak pokazuje, że choroby jest to coś wtedy, kiedy dusza już jakby ostatnimi siłami mówi albo teraz, albo nie. Albo... takie potrząśnięcie trochę człowieka. Albo dosięgniesz tego, czym jesteś naprawdę i kto jest jakby twoim stwórcą i kto doświadcza w ogóle tego życia i jak ma to życie wyglądać. Albo od nowa zacznie się zabawa. Tak to pokazuje. Jakby Billy jest bardzo, bardzo mocno związany z dziadkiem. Przez chwilę też jakby cały czas mi to krąży po głowie, że to może być cząstka jego. Jest to jakby... jakby on to nazwał tak. Jestem psem dziadka. Wow. W ten sposób to nazwał Billy. Jakby ja mu tutaj nie czuję, żeby on jakby czegoś potrzebował, ale dobra, będziemy się go pytać najwyżej. Dobrze, dobra, to już teraz się już pytaj.
A ja sobie odpalę dla dziadka papierosa. Odpal dla Julka. Wow, dobra, ale no, jest taki, jest to inna sesja. Ja nie ukrywam, Marta, że też musiałam jakby chwilę dłużej, bo my bardzo blisko jesteśmy ze sobą, tak. Bo ta sesja rozumiem, że będzie mogła być w całości. Myślę, że tak. Więc ja musiałam bardzo długo jakby oddzielać, żeby zobaczyć, czy to nie jest moja głowa. Więc to było bardzo trudne. No dobra. Poczekaj, jak zapalasz, ja tylko Grażynę wpuszczę. Jak zapalasz papierosa. Niesamowita jest ta poczekalnia, w sensie on ją tak sam nazwał, że jest to poczekalnia, jakby jest to, jeszcze coś takiego widzę, dziadek dawno umarł? Mhm. Czy dziadek dawno umarł? Czy dziadek dawno umarł? Tak. Dziadek miał, jak ja miałam rok, mam 27, 26 lat temu. Okej. Okay. 25 to. No jest to niesamowite, bo ja widzę po prostu pod powiekami ogromne to pole, jakby no nie ma horyzontu, ale właśnie jak się tak oglądam, to tak jakby to było na jakiejś takiej wyżynie, a w dole właśnie jest pełno tych domów, jest ta wspólna taka ogromna stołówka, wspólna kuchnia, jakby tam nie ma w ogóle żadnych, żadnych takich, żadnych emocji, nie ma takich jakby, no nie ma tam gniewu, strachu, nie wiem, lęku, nie ma tam, nie ma tam nic takiego, właśnie tam jest dużo śmiechu, oni tańczą, śpiewają, podrzucają sobie jakby coś tam, a w ogóle dziadek powiedział mi na samym początku, już wiedziałam, że się z nim łączę, to też możesz zapytać rodziców, bo ja tak sobie, zanim jeszcze jakby wysłałam ci zdjęcie, mówię, dobra, zaczynam, to jeszcze mówię, aha, no to dzisiaj sobie ugotuję pomidrówkę. On mówi, nie, nie, kochana, dobrze, ugotujesz pomidrówkę, ale to ja już ci mówię, że powiedz im, że uwielbiałem pomidory. Więc zapytaj się mamy, czy twój dziadek uwielbiał pomidory. Bo ogólnie rzecz biorąc, pokazywał mi te pomidory też na samym początku, zanim się z nim połączyłam. I od razu też była ta, ten tytoń, ta tabaka bardzo mocno. Więc tam jest wszystko na tym polu, nie? Jakby co byś tylko nie chciała i to jest najfajniejsze, że on na przykład mi może się cofnąć, jakby pokazuje mi na przykład takie urywki, właśnie to, co ty zapytałaś, ja wiedziałam, że to chodzi o Karolinę, że on brał ją na ręce i pokazywał jej, to chyba króliczki to są, bo, tak, bo to są klatki jakieś, no, tak, myślałam, tak, że to może kotki, ale to nie kotki, tylko jakby one też tak piszczą chyba, no, ja mam króliki, no to powinnam wiedzieć, że piszczą. Tak, tak, tak. Mieli i... Okej. Właściwie jego życie to tak się toczyło bardzo mocno przy roli. Pokazuje, miał jakąś też pracę. Ale nie rozumiem, co to znaczy. Od razu ci mówię, tylko pokazuje mi, że zakłada jakiś pas jakby na siebie. Jakiś pasek był dla niego ważny, ale nie wiem, dlaczego pasek. Coś do tego paska jakby przyczepione było? Wiesz co, ja nie wiem, czy on nie pracował na wysokościach, czy nie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, Marta, co to jest, ale jakiś pasek to jest. To może być związane, wiesz? Ja to mi pokazał, że to odnośnie pracy. To, co powiedziałam, tak, że bardziej z rolą był związany, ale jeszcze jakaś praca, że ten pasek, jakiś taki dziwny ten pas jest dla mnie, bo to takie, to nie jest taki pasek zwykły, tylko... Taka jakaś, no jakiś taki, no taki wiesz, no że on, no, że, no nie powiedziałabym ci tak to o pasku, ale no to jakiś taki coś, coś większego, grubszego, co się do niego coś doczepia, też ma się tak jakby, nie wiem, być może narzędzie jakieś przy tym pasku, jakąś pochewkę, coś, co się wkłada do niej. To to mi pokazuje. Dopytam, czy coś takiego jest. Co mi jeszcze? A,
Nie wiem dlaczego, ale też na przykład pokazuje coś takiego, że jakby zapalał jakąś lampę i ktoś siedzi przy czymś i coś robi, coś pisze, ale on zapalał tą lampę, bo on trochę był zły, jak one miały zapalać tą lampę. One to nie wiem, kto to jest. One, ale to mogą być, nie, może córki to może były. Znaczy zły, no po prostu nie chciał, żeby one to robiły. I on to nosił, te lampy, jakieś takie lampy. Ale nie wiem, co to są za lampy, czy to są jakieś naftowe lampy, czy co. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za lampa. Też nie mam pojęcia. Będę to później jeszcze przesłuchiwać zapewne z mamą, więc... Więc wiele rzeczy pewnie się wyjaśni, rozjaśni. I też jakaś taka, też mi coś takiego pokazuje, tylko nie rozumiem, o co tu chodzi. Tak jakby ja to tak czuję, że jakby była jakaś taka sytuacja, gdzie on mógł być zły na jedną z nich. Było to związane jakby z pojechaniem gdzieś z kimś, ale chyba na dwóch śladach, czyli na motorze może albo na czymś takim. I ta jedna z tych chyba córek, tak mi się wydaje, że to chyba chodzi o to jemu. On jak pokazuje mi to tak w sercu swoim, że dostała opieprz od niego, tylko nie wiem, czy to ona jakby na jakąś, nie wiem, czy na dyskotekę. I nie wiem, czy to nie było tak, że on się o coś martwił. No i ten ktoś chyba miał dwuślad, o ile się nie mylę. To mógł być dwuślad. To jakby to nie był chyba samochód, tylko to był dwuślad. I to mi pokazuje też. Jeżeli chodzi o poprawę, no nie wiem, dobra, nazwę to tak, jakieś placki mi pokazały, co to są za placki, nie mam pojęcia, czy to są jakieś takie buły, takie... Że lubił, tak? Buły, no takie buły, nie wiem, czy to są placki ziemniaczane, czy to są jakieś buły inne, no, ale to się smażyło, ta jego żona chyba, ona mu smażyła to i okraszała czymś tam jeszcze. Tak mi się wydaje, że to o to mu chodzi. Do tego chyba pił siadło mleko, ile się nie mylę. Bo to jest coś białego. Ale ma grudki. Ja to tak czuję, jak on mi to pokazuje. I się śmieje. Nigdy z nikim też nie rozmawiał. W sensie, że go nie wołali. I się trochę śmieje z tego. Dobra. Pytanie tutaj, czy ma coś do przekazania swojej córce Kasi? Ona mi pokazuje, że w głowie tej osoby jest ślimak, w sensie zapętlone coś bardzo mocno. W głowie. Mhm. No, poczekaj. Jakby myśl związana z jej najbliższymi, nie wiem, czy ona ma chyba dzieci. Dziecko. A to jest połączone z twoją mamą. Kasia to jest moja mama, nie? A twoja mama ma siostrę? A tak, jeszcze jest Magda, siostra mamy. To ja mówię o tej drugiej siostrze, on mi pokazuje tą drugą siostrę. Tam jest jakiś ślimak, w sensie taka pętla, taki wir, który jest związany z dzieckiem jakimś. Nie umiem tego powiedzieć, z jakim dzieckiem. Ale to się ściśle wiąże z twoją mamą. O tym, jak o sobie siostry w głębi siebie jakby no myślą. Jak się, nie wiem, czy pouczają nawzajem. No, żeby tego nie robić, bo to jest tylko i wyłącznie z poziomu ślimaka w głowie. Że myśli się zapętlają. Jakby tam jest taka mała... Jakby właściwie zazdrość, ale nie wiem, o co zazdrość.
bo jakby ta Magda, chyba ta tamta druga córka, ona jest jakby wyżej w statucie, ale tak ja to czuję, jak on mi to próbuje pokazać. W statucie materialnym, jakby materia. Ale to w ogóle jakby nie ma znaczenia. Może to w ogóle nie ma znaczenia tam potem. W ogóle też to nie ma znaczenia za życie. Rozumiem. Ja rozumiem. Okej. Bo jakby ja tylko jakby... Bo on nie mówi mi tego słowami, tylko pokazuje mi to, więc ja to tłumaczę, ale on mi pokazuje, jakby kiwa mi głową, jakby, no kiwa, no dobra, kiwał mi głową, ja wiem, że dobrze to wytłumaczyłam, o, w ten sposób, inaczej tego nie powiem. Okej. A dla drugiej córki? Dla drugiej córki, w sensie dla Kasi. No tak, bo ja mówię dla drugiej córki. Dla mojej mamy. No tam jest taki problem. Że on mi pokazuje, że tam jest w ogóle zakryte dłonią serce. Najprawdopodobniej mama też w ogóle często w ogóle ma odczucie dławienia w klatce piersiowej. Tak. Bo mi pokazuje, jak ona się chwyta za to serce i to, no to też jakby on chce, żeby ona to wiedziała, że to będzie do czasu, kiedy ona nie będzie zaglądała do siebie, do czasu, kiedy ona w ogóle nie wejdzie w siebie w końcu, że to się w ogóle nie zmieni, że to cały czas i tak będzie, że nigdy jakby nikt nie przyjdzie, nikt jej nie zbawi, nikt nie poprawi jej życia, jeżeli ona nie zacznie inaczej patrzeć na swoje życie. Nie zbawi jej nikt. Nie. Nie ma zbawienia, nie ma zbawiciela, bo zbawiciel jest ogólnie w tobie. Jest w tobie. Jest tylko w tobie, szukaj w sobie. Pokazuje mi strasznie, jak mama męczy się niekiedy, jak nawet wstaje w nocy. Myślałam, że coś jej się dzieje i kładzie sobie rękę na sercu, bo nie może oddychać. Nic się nie dzieje. To po prostu próbuje się dusza przebudzić. Nic się nie dzieje. Musi zajrzeć w siebie. On też jakby mówi mi teraz coś takiego, wiesz, to jest jakby piękne, że możemy poprzez ciebie powiedzieć, bo teraz my to wiemy tutaj i pamiętamy to i my wiemy, jesteśmy w tym. Ale to, ile ktoś przyjmie z tego i powie, wiem, ja to wiem, wiem, że to jest prawda. To już od niego zależy, nie od nas. Mhm. On mówi, od ciebie też nie. Ty nie jesteś od tego, żeby kogoś przekonywać do tego. Ja mówię do niego, pokazuję mu, wiem. I mówię, jestem pokorna ku temu i nie mam zamiaru nikogo przekonywać. Dziadziu. Tak. Dobrze, pokazuję. No to może do wnuczków od razu, póki jeszcze tak jesteśmy w tym. Dobra, Aleksander. Tak, Aleksander. Daj mi chwilę. On pokazuje mi, że nie wiem, czy z nim coś nie robił w drewnie, bo widzę, że coś dłubią, znaczy albo dziadek dłubie, a on się przypatruje ku temu. Coś albo coś mu robił, być może mu robił jakąś procę albo coś, bo to jest z drewienkiem związane, ale to jest taki... Taka mała praca. A nie takie saneczki na luz? Nie mam zielonego pojęcia, bo widzę tylko po prostu drewienka i że ten mały ktoś siedzi przy nim i patrzy, jak ten dziadek to mu robi. Wiem, że dziadek jemu to przygotowuje. Coś mu robi z drewna. Coś drewno jest. Drewno, ale to bym powiedziała też właśnie, że to nie jest jakiś taki ten... Tylko to są jakieś takie dla mnie przynajmniej, bo wiesz, że to, ja to czuję ten obraz, ja nie widzę tego obrazu, tylko to czuję. Jakby listewki, jakieś coś, składanie, coś, nie mam zielonego pojęcia. By powracać do siebie i dla siebie. I przez siebie widzieć każdego, kogo spotyka się na swojej drodze.
swojego syna, swoje dziecko, swoją żonę, że to jesteś ty sam. Twój tato też jest tobą sam. Ty nie zmienisz nikogo, dopóki sam siebie nie zmienisz. Jakby nie na tym polega życie, żeby zmieniać kogokolwiek. Polega na tym, żeby dojść do tego, czym się jest naprawdę i żeby ta, jakby rozpadała się ta osoba, a zostawała ta czystość. Ja bym chciała tylko ci powiedzieć, co Grażyna powiedziała wczoraj przy wydruku. Czy ja sobie to zapisałam? Tak, zapisałam sobie doskonale. Tak, ja wczoraj drukowałam zwierzęt. Ja to zapisałam, okej. Bo dla ciebie tutaj to... trochę się jakby... Jakby bardzo dobrze wiesz, że się znamy, przyjaźnimy się, więc... Ale wczoraj to było czystość. Pokazuje mi, kiedy sika. Grażyna, kiedy sika. Tak. Maska zakładana na Martę. Po jakichś sytuacjach przypodobania się innym. Siku, żeby obudzić ją. Ja wiem, że jest to ściśle związane z domem. Co? Jeszcze raz? Jest to ściśle związane z domem. Z budynkiem. I wszystkim, co cię otacza. Mhm. Wow. No. Grażu. Moja. Mhm. Że jakby to cię też ma pokazywać tobie, że... że będzie weryfikowane, co idzie z jakby z takiego przebudzenia, bym powiedziała, ego, co ego sobie nawija i mówi tak, ja już to rozumiem, ja już to czuję i będzie to sprawdzane, to, co się dzieje naprawdę w sercu. A w sercu się tam dzieje to, że jakby w sensie, że to jest zauważalne, że są takie sytuacje, że ty spuszczasz głowę i nie mówisz głośno, nie, ja się nie zgadzam, ja inaczej czuję. Tylko próbujesz przypodobać się, żeby było cicho. A to nie o to chodzi. Bo ty wtedy się nie budzisz i nikt wokół ciebie też się nie obudzi. Mhm. Tak, jeszcze jest niestety. Niestety, jeszcze jest w niektórych sytuacjach. Mhm. No, jakby to po pierwsze, nie? Po drugie też ja uważam, że jakby to, co dziadek mi pokazuje jej, jakby jej pierwotnym przeznaczeniem i ona to mocno odczuwa, kiedy robi coś jeszcze innego, to jest jednak taka praca z serca, robienie tych artystycznych rzeczy. Ja tak uważam, to, co mi on pokazuje. Wszystko inne ją też przygniata. Jakby ona się odnajduje w tym, ale jest to przygniatające dla niej w jakiś sposób. Że to jest tak jakby trochę truje duszę swoją, no tak bym powiedziała, bo to ona nie robi tego z miłości. Tylko robi to dla pieniędzy. Ale że właśnie pokazuje mi, że ona się taką, żeby jej powiedzieć, żeby ona nie musi udawać silnej, bo ona cały czas silną udaje. No, a wewnątrz jest taką małpką, która ciągnie rączki po ziemi. No tak mi to pokazuje, że wiesz, że są obniżone ramiona i że ona jest tym jakby zmęczona. Może też wpływać na to, jak ona się zdrowotnie czuje? No na pewno, Marta. Tak mi chodzi, wiesz, bo tak jak już tutaj gadamy, może dziadzia tutaj pomoże, bo ona się z tymi wszelkimi infekcjami cały czas boryka. No tak, no bo jakby to, jeżeli jakby on, jakby to co powiedział wcześniej, że być może dlatego w tej poczekalni jest tyle teraz, że to się wszystko podnosi, to trzeba się budzić.
że jeżeli się nie będziesz podnosiła do najwyższych wibracji, tym samym odrzucała wszystko, co ci nie służy, no to o dziadek pokaże, że będziesz się czuła jak dętka u roweru, która jest przebita. No, ona maskę zakłada. W ogóle wy macie to do siebie, jakby rodzinnie. On też pokazuje, że mama też taka jest. Ta siostra tak samo, jakby w ogóle, jeżeli chodzi o kobiety, że wy często w ogóle takie maski na sobie zakładacie z uśmiechem przyklejonym i z twardością. No. No. Może zięciowi ma coś do przekazania. Tacie. Mojemu tacie? Mojemu tacie. Konradowi. A jeżeli chodzi o tatę, to pokazuje mi coś takiego, że twój tata chciałby być chwalony przez wszystkich inne osoby. W sensie, że on lubi jakby karmić swoją tożsamość ego tym, jak o nim ludzie mówią i myślą. Szuka poklasku takiego, a tak naprawdę właśnie nie zagląda do siebie prawdziwego, który może dać sobie to poczucie wartości, czym jest pięknym. Jakby to mi pokazuje, jeżeli chodzi o twojego tatę, że on jest potem rozczarowany tym, jeżeli ktoś mu nie podziękuje, nie pochwali, nie pokrepie po plecach. I to jest jakby główny jego powód też tego. Chyba nie mam do dziadka więcej pytań. Chyba, że coś jeszcze mi chce przekazać, ale tak. No właśnie, tu będzie problem, Marta, bo on mówi, że ty jesteś na dobrej drodze i właściwie to, co Grażyna powiedziała, jakby to jest naj... Mi wspomniał, nie? Na początku. Tak. Za dużo nie może mi gadać. Tak, aha, że ty już jakby tak jesteś na... pamiętasz, jak Billy powiedział, że masz mi nie podpowiadać. Tak. I Billy z tego, co widzę, to on już jakby więcej też nie powie tutaj. Ja mogę tylko po prostu posprawdzać sobie, jakby w ciele czuję, że on się bardzo dobrze czuje. Nic mu w ogóle nie dolega. Na pewno jakby pokazuje mi jeszcze taki, wiesz, jakby taki straszek twój. No ale ja też nieraz go mam, takiego malutkiego straszka w różnych tam sytuacjach. Chociaż u ciebie jest to bardziej umiejscowione właśnie, jakby to mi pokazuje, że ty masz często tak, jakby ze Sławkiem też. Wy może tego nie wypowiadacie na głos. Bo Sławek tego nie wypowiada na głos, dlatego Sławek też, on mi pokazuje, że Sławek też często jakby może mieć problem z mówieniem, ponieważ Sławek często nie mówi tego, co myśli, tylko niestety wypowiada kłamstwa. Kłamstwa w sensie, to nie są takie kłamstwa, że okłamie ciebie, nie wiem, że tam, nie wiem, nie kupiłem, jakby rozumiesz, o co chodzi, tylko Sławek mówi to, co inni chcą usłyszeć i... kryje czymś innym, zamiast powiedzieć to, co chcą. Tak, i przez to też z jego wnętrza niewypowiadane są słowa całościowo, ponieważ jego dusza blokuje to, co on wypowiada. Po prostu. I... Billy mi pokazuje, że wy często macie tak, że jakby nawet będąc tam, gdzie teraz jesteście, nie macie jakby w sobie takiej pewności, że macie komfort domu i on jakby tylko chce powiedzieć, że dom macie w środku siebie, że kiedy znajdziecie ten prawdziwy dom w środku siebie, który ma dach, który ma płot, który jest bezpieczny, wszystko inne stanie się domem i nie będziecie się jakby po cichu w sobie zastanawiać, czy ktoś za jakiś czas nie powie, że macie odejść stąd. Bo to jest jakby główny problem też. Jakby co w was siedzi, tak mnie Billy pokazuje przynajmniej. Wow. Że to nie są wypowiedziane słowa na zewnątrz, bo Sławek też nie chce jakby mówić głośno różnych rzeczy i przez to też
nie jest jego życie lekkie, codzienność, tylko tam się nawarstwia, zwłaszcza wieczorami on dużo. Wieczorami albo wtedy w tych takich czasach, kiedy stoi. I te wszystkie inne takie jakby takie zajęcia, które sobie znajdujecie, to jest jakby zakrywanie, zagłuszanie swoich myśli, o tak bym powiedziała. Ale no, żeby poczuć właśnie tam w środku, tak naprawdę, że tam w ogóle, jakby w ogóle o to, co zewnątrz, to się nie ma co w ogóle martwić. No to i tak będzie przemijało, no się pojawiały, będą odchodziły. Nie czuję żadnych przepięć ani nic, no nie? Jakby w sensie, że nie czuję chorobowo też go. Zaraz zobaczę sobie ten, zobaczę sobie jego, wiesz... No. No, to jest takie, wiesz, prawie 100%. No, energię życiową, no. Założyłeś słuchawki albo coś? Założyłeś słuchawki teraz albo coś? Nie, nie, nie. Bo zaczęłam się znowu słyszeć podwójnie, jak ja tego nie lubię. Samostanowienie? Samostanowienie? No, myślę, że takie z 80%. Tak ja tak czuję, zaraz zobaczymy, zaraz wymierzę. O, nawet 85. 85? No, to tak jak moje łosie. Dzisiaj też mi skurzyły, bo to poszły w cholerę. No dobra, granice. Bierze to, co chce po prostu. No ja już też powiedziałam, że po prostu, no nie wiem, no już po prostu trudno, ale jak wiesz, jak widzę, że one biegną za... Już jesteśmy prawie przy domu, a one w tym momencie zauważają po prostu gdzieś tam na górce sarny, które na bank będą biegły na drugą stronę, wiesz, Rumina, przez ulicę. No oczywiście, że tak. Grażyna. Dobra. Luncia. U Lunci, no. A Luncia ogólnie, wiesz, ona... ogólnie ona będzie miała trochę niższą, zaraz zobaczymy. Ale ona jakby tak się taka ciutka się czuje w takim, wiesz, jakby odrzuceniu, nie? Ale to jest jej. Ale to jest jej, Marta, to rozumiesz. To jest jej. No, ona też jakby jako istota. Bo ja to jakby, ja to czuję bardzo mocno. To jest jej trochę wyobrażenie też, no nie? Jakby jej niezgoda na to, że się pojawiły kolejne. W sensie, no, no. No wiesz, to jest takie, wiesz, 87-90%, to wiesz, to nie jest takie, no. No bo ona takie ma, wiesz, ona, ale ona jakby, ona też od razu, wiesz, jakby ona nie narzeka, bo ona jakby to rozumie, ona mi pokazuje to, że ona to rozumie, że to jest jakby z niej, to się dzieje, ona musi z tym poradzić. Jakby tylko ci mówię, że ta jej przytycie, to jest jej problem. To jest jakaś taka jakby osłona przed tym, jakby wiesz, w sensie przed zranieniem, nie? No, no. No już, patrzę. No samostanowienie ma takie 80, wiesz, 80, poczekaj, 5, 8, no takie około 90%. 87, no, tak bym powiedział. Torka myślę, że ma 70 par energii procent życiowy. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest przykład psa, który kiedyś tak. W ogóle nie był w kontakcie ze sobą. Pamiętasz jej pierwszą? Autodestrukcji. No, zaraz zobaczymy, ona teraz chyba nie ma w sobie. 20% chyba miała energii życiowej. 20%. Nie ma teraz, nie ma, na pewno nie ma, bo czuję ją mocno. Ale mówi, do domu do nas nie przyjeżdżaj. Ja mówię, dobra. Spojrzała na mnie, tak wiesz, wbiegła w przestrzeń, przesuń się Luna, ale do domu do nas nie przyjeżdżaj. Ja mówię, dobra. Procent. Wow. No. Autodestrukcja. Zero. Wow. Niesamowite. No. No ten wiesz, ten kontakt ze sobą, ona może... Kontakt ze sobą? Samostanowienie jeszcze. Poczekaj. Ten kontakt ze sobą to ona może mieć zawsze ciutkę niższy, no bo to my wiemy o tym, nie? Że ten cały poród, to wszystko też ma... No nie, no Marta, no wiesz, ja ją słyszę ogólnie, bez żadnego problemu. Samostanowienie, pokaż mi.
No dużo ma, no 90 prawie procent. Wow. No poczekaj, bo mi wahadło teraz 85, 7, no. No prawie 90. No. Jak tak tam ich masz tak razem już ten, to no. Takie krótkie tylko pytanie, czy ja mogę coś dla nich zrobić, czy jest dobrze tak, jak jest wszystko, czy ktoś by chciał, żebym coś zrobił? Nie, nie czuję w ogóle tutaj. Nie. Okay. Jakby one cały czas też mi tylko pokazują jakby taki wektor na ciebie, nie? Żebyś ty się zajęła ogólnie sobą. No, no. Jakby przede wszystkim, Marta, chyba te myśli wasze, bo to mi jakby wszystkie pokazują, jakby myśli skierowane w ogóle właśnie w obrębie bania się o dom. No to tak jak mówiłam, 75, energia życiowa. Dobra, kontakt ze sobą. Przedać, kupić małą działeczkę i postawić sobie drewniany domek, przywieźć za 50 tysięcy. Co za problem? W ogóle co jest? Albo wiesz, albo kupić takiego dużego kampera albo coś. Jakby one mi tak pokazują teraz, rozumiesz, o co chodzi? Tak ci no, pokazują. No, wow. No, no. Wow. To teraz bardziej czujesz. No właśnie. Wow. No trochę ci powiem, znaczy nie to, że się bałam, tylko zastanawiałam się, jak to będzie właśnie, czy nie za dużo tam będzie właśnie tej mojej, znaczy wiesz, no ja to tak mówię, głowa, no nie, no to jest wiesz, taka percepcja, takie odczuwanie, jakby nakładanie tego, co ja już wiem o tobie też, rozumiesz, o to chodzi, nie? No tak, nie. To niesamowite, to, że to ja za dużo tego też nie wiem o dziadku, więc dziadku, nie mogą nawet potwierdzić. No nie, no wiesz, o dziadku to nic nie wiedziałam, nie? No. Na kawę do mamy i ja to będę weryfikować z nią w sensie, nie? No to od razu, wiesz, to od razu, jak to się nazywa, nagrywaj, najlepiej potem na filmiku nagraj, jak pan Adam potem ten, wiesz, to jest takie fajne, jak potem by można było to, bo to jestem bardzo ciekawa, nie? Ja też. Ale dziadzie tutaj po prostu. Ale niesamowita przestrzeń, którą pokazał, pierwszy raz takie coś widzę. Świetnie. No i długo siedzieli we mnie, zarówno Billy, jak i dziadek. I... Też mam takie, wiesz, takie... Ale wiesz, Marta, pamiętaj, że my wszyscy jesteśmy jednym. Rozumiesz, o co chodzi? My też wszyscy jesteśmy w ogóle jednym, no nie? Ale dziadek psa, zapytaj się, że ja sobie mam takie poczucie, że ten pies, którego on w ogóle też miał, to też była taka jakby taka cząstka jego i to był taki pies, taki do kolan jakiś. Na cienkich nogach. Pies do kolan na cienkich nogach, okej. Okay. Mm-hmm. Będę wypytywać. Ten tytoń po prostu od samego początku. W ogóle to też była taka sytuacja, że już miałam otwartych ich. Mm-hmm. I już te pomidory wyszły i coś jeszcze mignęło mi na tym i otworzyłam i było... I też coś tam przeczytałam właśnie, jakiś taki zegarek był pokazany, że się nosiło tabakę kiedyś i spojrzałam na zdjęcie twojego dziadka i on się uśmiechnął do mnie, jakby poczułam w sercu uśmiech i już wiedziałam, że to chodzi też o niego. I potem jak mi jeszcze pokazał właśnie, bo ja zapytałam się go, pokaż jak odszedłeś, żebym ja mogła im powiedzieć, no i mi pokazał i powiedział, że centrum było w płucach, to od razu wiedziałam, że to jakby związane i on powiedział, że ta jego choroba była ściśle związana z prowadzeniem się jego. Nie chodziło o duszę, tylko z jego prowadzeniem. No. Ja w ogóle jak czekałam, jak zadzwonisz, to czułam takie drżenie, ale mrowienie takie w sobie. W sensie, że tak... Aha. No. No dobrze, to ja ci zaraz to wysyłam, nie? No, dziękuję ci bardzo. No mogę tak, też tak. Wysłać ci notatki, ale nie wiem, Marta, czy ty się z nich doczytasz? Nie, bo ja się nie no, a jak to się nazywa? A jak... No, ale... no tak, czytałam, no. Ale to nieraz ludzie tak są, żeby to wysłać, nie rozumiem, ale no... Ja się nie... Notatki. Ja się... No nie da się, nawet ja się nieraz nie mogę przeczytać. No właśnie. Taka nie, sytuacja, nie? Hmm. Dziadek, no po prostu. No. Niesamowite. Wow. No. Także... Dobra. Dobra. Nie zabieram ci czasu.